No, urodziłem się w Białej Podlaskiej w rodzinie rzemieślniczej. Mój tata był rzemarzem i tapicerem. Mama była, pochodziła także ze wsi. Byłem jednym z czworga dzieci, z tym, że poznałem tylko swego braciszka, nie poznałem mamuła i tak dalej. No cóż, byłem chłopcem bardzo trudnym, zawsze bardzo niepokornym, zawsze sprawiałem wiele kłopotów rodzicom. Natomiast jeżeli chodzi o naukę, no to też miałem różne kłopoty, bo miałem piątki i dwójki. Więc zawsze już jako uczeń drugiej klasy szkoły podstawowej miałem całe pocięcie życia w kieszeni. Przeczytałem Potop i Podejrzkiego i Ogniem Niemieckim i tak dalej. Czytałem bardzo dużo i nawet pamiętam, że przypomnieć, że jak się wojna skończyła, jak się wojna zaczęła, skończyła, a miałem wtedy 10 lat, no ja czytałem wszystko, co wyszło i muszę powiedzieć, po raz pierwszy, jedynie w życiu ukradłem. Ukradłem książkę z biblioteki, książkę z księgarni. Złapali mnie. Panu się nie słucha. Złapali mnie na tym, ale jakoś darowali mi winę. Natomiast wtedy już ta nowa literatura, Trament, Twarzyk, Jastrun, Przyjemność, to wszystko było u mnie w moim rozeznaniu i czytam. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy manualne, niestety tatuś miał warsztat rzemarsko-tapicerski. No i tam mnie też jako ucznia terminatora wziął do siebie, a to była taka sytuacja, że tam chodziło było 5 czy 6 zawsze. No ja byłem najstarszym uczniem, ale zawsze najmłodszym uczniem zamiatał warsztat i sprzątał. No było 6 po mnie, ale ja zawsze zamiatałem. Albo o tej cygance, jak chcesz. A w ogóle co chcesz? Cholera, gdyby to nie pełne, gdyby nie to, że serce zżera, złoć ten cygnota i drzewo. Byłbym wierny jak ten pędzurek. Chętnie sypiał u nas do miance, ale ty masz taką naturę, że nie życzę żadnej kochance. Kochałbym cię 100 tysięcy diabłów, kochałbym, niech nagła krew zaleje. Ale coś takiego na mnie spadło, że za mnie, co się ze mną dzieje, z fotografu, jak to głupi się witam, z fotografu chciałem, że liczę, pójdę spać, nie zasnę przed świtem, póki z grzechu się nie wyliczę. A te grzechy się wręcz malutkie, więc cholera złości się grzeszki, że na przykład wczoraj piłem wódkę, że pani Nix, niekoniecznie. Cóż mi z tego wcieka, że wierny, taki za dość ślady podoba, moja miła. Minął październik, moja miła. Mija listopad, moja miła. Całe życie mija. Miła, miła. Powtarzam ze szlochem do mnie. I ci daję, lepina, że ja ciebie wciągnę. Ciągle kocham. Ja bym chciała, że skoro było tak lirycznie, to powiedzmy dalej lirycznie i z kawan
ta zapomnianska mandryca i jak to było na Litwie? Kiedy u nas na Litwie pierwsza wiśnia zakwitnie, pierwsza wiśnia w płatych marzeniach, spotykamy się z sobą w Jemruty, a ja z tobą zakochany z pierwszego wejrzenia. Kiedy potem na drzewach pierwsza wiśnia dojrzewa, pierwsza wiśnia czerwona i wonna, to mówimy do siebie, do mnie ty, ja to ciebie, że ta miłość już będzie dozgonna. Kiedy potem w ogrodzie pora wiśni przechodzi, razem z nią pyska miłość kapryśnie, więc żegnamy się z sobą, ze mną ty, a ja z tobą. A na drogę weź koszyk. Do wiśnie. Człowiek w naturze. Jeżeli państwo pamiętacie, jeżeli nie, to naprawdę wam polecam, bo to jest bardzo dobre kino. Chociaż to z bardzo odległej epoki. To też mogę powiedzieć, że to było mój pierwsze spotkanie z Andrzejem Łukiem, no i ze znakomitym Kazimierzem Opalińskim. To Opaliński grał głównego, jak to się nazywa? Maszynistę. Ja grałem drugiego pomocnika, a pierwszego pomocnika grał ojciec Michała Mickiewicza, Zygmunt Mickiewicz. No, było bardzo, 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 a znakomitym operatorem był Jerzy Lipman. No cóż, świetna obsada aktorska, no i moje pierwsze kroki na, że tak powiem, na w filmie. Pamiętam, lokomotywa była ciasna, także trudno się było ruszać. Fotografowali, jak ciągle wchodziłem z kartą. Lipman miał tego dość, że tak kijek gwoździem. Jak ja wychodziłem, to się z boku do mnie i ustawiłem do tego. No coś mogę jeszcze powiedzieć. No, po tym cieku na torze zagrałem właśnie w Heroice. Ale to się nauczyło a dyscypliny, dyscypliny. B, właśnie tego, że tak nie czuwasz kadru. No, to była pierwsza moja, tak powiem, to może jeszcze na baza ludzi marzeń, bo to było bardzo też ważne dla ciebie kino. No tak, to było ważne kino, bardzo spotkanie ze znakomitymi kolegami, ale także spotkanie z znakomitym pisarzem Markiem Płaską. On napisał to bardzo ludzi umarłych, to się nazywało też inaczej. Tak. No i znakomici koledzy aktorzy. Tam był Bogiel, był Karewicz, był Gęstowicz, był Niemczyk, był Łomnicki. No i szukali też takiego orszaczka, też takiego niedoszłego kierowcy, który tam taki chłopak na ten. No i tego orszaczka wynalazł Płasko. On nie wybrał do tego, także ja bez próbniki się tam dostałem. No cóż mogę powiedzieć, uważam, że to jest jeden z najlepszych polskich filmów. Ze znakomitymi kreacjami aktorskimi. Właściwie co aktor, to kreacja. No i także moja udana rola i także ludzie mnie, jak mnie pamiętają z tych pierwszych, że tak powiem, lat, to Zemek chce spać pod pan cegłę. Odpalać pan stówkę, odzalać pan główkę. Cegła tańsza od kapoty, pan cegłę od sieroty. No i także z bazy ludzi umarłe. Tak, mimo tego, że z tego Płasko się wycofał. Płasko się wycofał,
dlatego że to opowiadanie następny do raju no było takim bardzo mocnym, kontestacyjnym opowiadaniem. Natomiast uważam, że ten film jest jednak no taki bardziej, bo ja wiem, no bardziej spolegliwy. No ale prawda była, ogromna prawda. Była ogromna prawda, po prostu. A także miałem śpiewaną rolę, bo to harmonia ścicha na szczycie, która była później kreacją Bogdana Warunki, to ja pierwszy tak nie tyle zaśpiewałem, poruszałem ustami, jak ktoś za mnie zaśpiewał. Ale wiesz co, tak jakby żeśmy się rozchwytali. Ja okryśli trochę. No właśnie, jak okryśli, to albo najpierw okryśli, a potem przypływ, albo najpierw przypływ, a potem okryśli. Bo to jest absolutnie dedykowany kryśli. Morze spienione, płynące morze, gwiazdy spadały w niku. Bo to ci serce dzisiaj otworzę, to przypływ. Miła, to przypływ. Nocy tej księżyc poszedł tam przełaj, przez srebrne wody śródziemne, fala do brzegu szła i ginęła, jak giną słowa daremne. Fala ginęła, fala wracała, jak miłość, której nie trzeba. I obojętna gwiazda spadała z obojętnego nieba. Miłość konała, jak na gruźlicę konają piękni łodzi. I konający patrzałem w lice z rozpaczą, że już odchodzi. Mówiłem sercu mistrzu miłości, sercu uparte i dumne, a miłość rosła we mnie jak kościół, dokąd zniesiono już trudne słowa miłości, słowa rozpaczy, dławiła noc, już nie ma. Kochać, to znaczy dotknąć, zobaczyć, a ciebie nie ma, nie ma. Nocy tej przypływ bił na wybrzeże zagniewanymi falami, byliśmy prości, byliśmy szczerzy. Byliśmy smutni i sami, i słów nie było, niepojęta bliskość złączyła nam dłonie. Ja nie pamiętam, nie chcę pamiętać, że miłość już była wagonem. Niech ona świeci blaskiem wspaniałym, gwiazd podających w mnie. Gwiazdy to mało, morze to mało, jeżeli miłość jest przy mnie. Bo wtedy mogę obyć ramiona miłością szerszy, parą bezbraną, parą szaloną, nienapisany wiersz. Miła, ja płaczę. Gwiezdny alkohol ma posmak cierpki i przykry. Pala powraca, rzężąc, cię kocham. To przykry. Miła, to przykry. Pozbierać 8 czerwca, Krysia moja odeszła. Pochowaliśmy ją w Poznaniu. No, była to osoba bardzo. Chyba najważniejsza w moim życiu. Byliśmy sobą 58 lat. Bardzo była, spojała tą naszą rodzinę, bo mam syna, mam wnuka, mam wnuczkę, mam prawnuka. No i w tej chwili jestem sam. Z rodziną i z grupą moich najlepszych przyjaciół, między innymi tą panią. I to się tak. Ważna bardzo osoba. Bardzo do tej pory nie ma dnia, kiedy oni. Jesteś właśnie, jak to jest? Jesteś zaprzyjaźniony z tym pani, jakie
chcemy wiedzieć ty wszystko. Jestem zaprzyjaźniony. Jestem zaprzyjaźniony, dlatego że uważam, niezależnie od tego, jak ten Maliniak jest dla mnie bardzo ciekawą sprawą, dlatego, bo jest to facet, który ma w sobie wszystkie ludzkie wady. Bo jest inwazyjniarz, jest kurczkiarz, jest tak i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten Maliniak jest bardzo kochany przez publiczność. I wszyscy go bardzo lubią. I tutaj ta pierwsza sprawa tego typu, że tak negatywna porta jest tak lubiana. No, urodzin nie mam, ale widać, że to we mnie jest. Tyś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. Jeszcześmy razem, ale nie tak. Przebacz. A jeszcze długo. Rok albo dwa. Potem zapomnę. Teraz w głowie. Teraz się trwa. Dzwonię. Podzwonię. A tobie miło na co ten dzwon brzmiący z oddali. Miłość niewielka. Łatwy i zgon. I idziesz dalej. Cóż mam od życia? Troskę i pieśń. Ciebie już nie ma. Muszę im ufać. Muszę im jeść. Pisać poemat. Cóż mam od życia? Chyba już wiesz. Czujna i płocha. Tylko ten smutek. Tylko ten wiersz, który mnie kocha.